Hej, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was porównanie dwóch wersji nowości od marki Sennel, czyli kremów z filtrem SPF 50, wersja z tintem oraz wersja klasyczna, standardowa, o białej, emulsyjnej konsystencji. Także zobaczymy sobie przede wszystkim, jak się od siebie różnią podczas aplikacji, podczas nakładania podkładu, no i finalnie jak wyglądają pod makijażem, jak się trzymają przede wszystkim, więc zrobię dla Was porównanie i jednocześnie podsumowanie testowanie tych filtrów. Ja mam nadzieję, że będziecie bardzo zainteresowane tym filmem, z uwagi na to, że to jest hot premiera. To są polskie filtry, więc i dobrej jakości, przede wszystkim mają świetne składy. No i mocno, jak to przysało na Sennel, pielęgnacyjne i mają bardzo wysoką ochronę, która oczywiście została przebadana w laboratorium, także będziecie miały pewność, ja Wam o wszystkim opowiem. No i mam nadzieję, że ta formuła Was zaciekawi. No i przede wszystkim zobaczycie, jak uzyskać efekt promiennej skóry, młodo wyglądającej, świetlistej i dobrze zabezpieczonej SPF-em. Także zaczynamy. No dobrze, zaczynamy od przetestowania wersji bez pigmentu, abyście miały w kolejnych ujęciach porównanie, więc nałożę sobie Pigment Free, to jest oczywiście wersja SPF 50 i to jest forma emulsji, to nie jest mleczko, to jest taka bardziej emulsyjna, taka rzadsza konsystencja, więc automatycznie nie jest taki zbity, gęsty krem. Mi się wydaje, że przez to też się łatwiej nakłada, więc nałożę sobie na początku tą pierwszą pompkę, widzicie? Ona jest taka lejąca się, ale zastyga na twarzy, także mi się to podoba. Kosmetyki ogólnie bardzo ładnie pachną, jeżeli chodzi o markę Sennel, także te zapachy są takie otulające. Zobaczcie. Emulsja się wtapia, ona nie będzie bieli Waszej skóry finalnie, natomiast musicie ją po prostu tak delikatnie wpracować w skórę. Ja zawsze omijam brwi, chociaż jeżeli na przykład macie brwi tak jak ja, permanentne, raczej jest polecane też nakładać filtr, natomiast później mi się, słuchajcie, to wszystko zbiera na tych brwiach. Także ja już, słuchajcie, wolę po prostu omijać to miejsce i nakładać tam, gdzie jest po prostu skóra twarzy tylko. Widzicie? Wpracowuję. I tutaj na tym etapie, kiedy już tak delikatnie nie widać tej białej poświaty, ja klepuję ten filtr, żeby po prostu mi się nie rolował. I tak jak Wam myślę, że chyba najlepiej mogę doradzić, to nakładać go na takie właśnie olejkowe konsystencje, jak na przykład serum z witaminą C. Moim zdaniem najlepiej się wtedy faktycznie i rozprowadza. Także ja sobie takie trzy cienkie warstwy nakładam. Pierwsza, słuchajcie, niemalże się wtopiła. Tutaj sobie ją muszę dopracować, ale z tego, co widzę po Waszych opiniach, to już jest miłość, jeżeli chodzi o markę Sennel. Także no, jestem ciekawa. Ogólnie na tych filtrach bardzo ładnie się trzyma makijaż, tak wręcz zastyga. Bardzo często mi myślicie, że moja skóra bardzo ładnie wygląda. Ja często w tych momentach właśnie noszę, słuchajcie, ten filtr. Widzicie, on się delikatnie tutaj mi zaczyna rolować. Także tutaj musicie, dziewczyny, uważać na to. Dlatego ja go delikatnie wklepuję, bo wtedy najmniej można takiego efektu uzyskać rolowania. Drugą warstwę nakładamy w identyczny sposób. Zobaczcie, on się bardzo ładnie wtopił i co zauważycie przy obu tak naprawdę wersjach, zarówno tej z tintem, jak i bez, że pięknie odbijają światło. One nie wyglądają na tłustą warstwę, tylko taką właśnie zdrową, taki glaskin, więc to mi się niezwykle podoba w tym filtrze, bo faktycznie czuć tą pielęgnację. Jedynym mankamentem jest to, że filtr się delikatnie roluje, natomiast jeżeli tak sobie na przykład, ja mam taki patent, delikatnie jakby otrzepiecie gąbeczką, tak dosłownie delikatnie, żeby te wiórki po prostu strzepać, to później podkład się bardzo ładnie Wam przyklei. Także ja nałożę sobie jeszcze drugą warstwę. Dwie, trzy, to jest po prostu kwestia, ile Wam się w danym momencie nałoży. No ale zobaczcie, filtr finalnie nie bieli, także warto go sobie tak rozpracować na skórze, smarować delikatnie. I też taki patent, który ja zauważyłam, to żeby robić to szybko. To wtedy Wam się mniej roluje ten filtr, ładniej wtapia, także szybko. Ja przy pierwszej warstwie muszę powiedzieć, że tak skupiłam się bardziej, żeby Wam wszystko pokazać. I dlatego też ja uważam, że trzeba go szybko rozpracowywać. To jest pierwsza rzecz, którą też zauważyłam. Ale finalnie jak zaczęłam do Was mówić, to zapomniałam. Szybko rozpracowujemy go i wtedy, o zobaczcie, on się bardzo ładnie wtapia. Nie roluje się, przynajmniej aż tak jak przy pierwszej warstwie. I moim zdaniem naprawdę świetnie wygląda skóra. Także delikatnie to, co tutaj zostało, sobie otrzepuję.
No i tak naprawdę filtr nałożony. Zobaczcie, jak pięknie skóra wygląda. Ona cudownie odbija światło, no i nie bieli względem całego ciała. Może minimalnie, to jest tylko taka poświata, która się za chwilkę wtopi, zresztą zobaczycie. Bo czekałam dosłownie minutkę, żeby krem się po prostu wchłonął i zobaczcie, on w ogóle nie ma białej poświaty. Ja nic więcej nie robiłam, tylko tak jak mówię, delikatnie otrzepałam te biurki, które się zrolowały przy już ostatniej warstwie i zobaczcie tak z bliska, żebyście zobaczyły, że tych biurków nie ma. Zobaczcie, jaka jest taka fajna, napięta skóra. Wy często mi mówicie, że nawet w piżamie dobrze wyglądam, że moja skóra w ogóle wygląda tak z rana promiennie. Słuchajcie, to jest też kwestia pielęgnacji, ja dużo stosuję witaminy C, peptydów, ceramidów, to jest wszystko tak na bieżąco uzupełniane, więc finalnie ta skóra jest naprawdę taka sprężysta i ten filtr, mam wrażenie, że też to podkreśla. Także ta wersja bez pigmentu, powiem Wam szczerze, bardzo porównywalna do tej z pigmentem i powiem Wam szczerze, że po prostu one się różnią tylko tym, bo wykończeniem praktycznie w ogóle, tylko różnią się tym, o właśnie zauważyłam, że słuchajcie, muszę z Kasią tutaj dopigmentować sobie brew, o i wtedy będzie idealnie, tak troszeczkę tak podnoszę taki jeden rządek, wracając do filtru, one się różnią tylko tym, że właśnie ten ma tint, czyli taki wyrównujący koloryt skórę, produkt a la podkład, a ten naprawdę powiem Wam szczerze, że nie bieli i daje taki efekt glaski, mi się to bardzo podoba, także nałożę sobie podkład. Ja już Wam mówiłam, że jak nakładam na przykład wersję z tintem, to zdecydowanie mniej podkładu używam, ale powiem Wam szczerze, że ja i tak używam mało takich produktów kolorowych na skórę twarzy w takiej małej ilości, bo używam oczywiście wszystkiego po kolei typu bronzer kremowy, róż w kremie czy też korektor, ale po prostu mało używam podkładu, dzięki temu, że mam po prostu wyrównany koloryt skóry przez pielęgnację. Ja nie opalam też skóry twarzy, noszę przez 365 dni w roku praktycznie filtry, no chyba, że jestem chora, no to po prostu wiecie, siedzę w domu i nie wychodzę i nie wystawiam buzi na słońce, ale nawet zimą, no to jest dla mnie taki po prostu kosmetyk must have, także filtry, słuchajcie, warto mieć cały rok. No i tak jak mówię, na przykład latem nosić sobie tą wersję z tintem, bo faktycznie wyrównuje Wam kolor, może Wam zastąpić podkład albo zdecydowanie mniej go nakładacie, a wtedy zimą na przykład wersję taką kremową, normalną, podstawową, jako bazę pod makijaż. No ale zobaczcie, podkład się bardzo ładnie wtapia, nic się w ogóle nie roluje, nic się nie ciastkuje, wtopił się ładnie w skórę i zobaczcie, takie naprężenie jest fajne. No także chciałam, żebyście wszystko sobie po prostu zobaczyły z bliska. Ten test jest taki typowy test na żywo, widzicie jak się kosmetyk zachowuje, żadnej ściemy nie ma, widzicie te biurki, ja Wam pokazuję jak się ich pozbyć, co się dzieje. Także dla mnie jakościowo bardzo dobry filtr, natomiast no jedyny mankament to jest to, że po prostu trzeba nauczyć się z nim pracować. No ale no to słuchajcie, to myślę, że jak z każdym kosmetykiem, bo nie zawsze na przykład podkład z aloe vera Wam pasuje, jesteście absolutnie zachwycone i po prostu jest kwestia tego też, na jaki kosmetyk to nakładacie, jak pracujecie z danym produktem. No to tutaj też macie kilka tipów. Klasycznie makijaż skończony, muszę Wam powiedzieć, że efekt jest naprawdę fenomenalny. Skóra wygląda na sprężystą, na rozświetloną, młodzieńczo przede wszystkim wygląda. Nie ma żadnych podkreśleń, zmarszczek, żadnych załamań, więc bardzo ładnie też ten filtr odbija światło i jednocześnie sprawia, że podkład się po prostu nakłada sam, dosłownie. Więc widziałyście, że on się przepięknie wtapia, nie ma żadnych dziur, czyli podkład nie przykleja się do jakiejś kumulacji filtru w jednym miejscu, ponieważ on tworzy efekt tafli, więc równomiernie jest rozprowadzony na skórze, więc tak jak mówię, im szybciej po prostu go wtłoczycie w skórę, tym lepiej, więc nie ociągajmy się w tej kwestii, po prostu nakładajmy go od razu i wtedy mniej Wam się roluje, więc te biurki będą mniej problematyczne, no, ale tak jak mówię, jest to moim zdaniem pod kątem konsystencji fajny, lekki filtr, ale i bogaty od strony jakby technicznej, czyli składowej. Dla mnie, słuchajcie, mocno pielęgnujący i to czuć naprawdę w ciągu całego dnia. I pokażę Wam się z bliska jak najlepiej mogę. Zobaczcie, zero tutaj załamań. Skóra wygląda na sprężystą, na taką mięciutką. Bardzo ładnie ten filtr odbija światło i zobaczcie, tutaj w okolicach żuchwy też bardzo ładnie wygląda. I zwrócę przy okazji uwagę Wam na to, że on mnie nie wysypuje. Ja już go testuję. No, już od dłuższego czasu, bo Łukasz wysłał mi go zdecydowanie wcześniej, zanim pojawiła się premiera, bo rozmawialiśmy długo o tych nowościach, które się pojawią i oczywiście ja musiałam, słuchajcie, przetestować wcześniej. I dlatego też mam bardzo mocno wyrobione zdanie na temat tych filtrów. Obie wersje mi się bardzo podobają, ale o tym Wam powiem w podsumowaniu, bo na ten moment chciałam Wam pokazać, jak makijaż wygląda z tą wersją bez tintu. Fajna formuła, także no mówię, im szybciej pracujemy, tym mamy mniej problemów z nią i tak jak mówię, dopasowujemy sobie do pielęgnacji, także widzimy się w podsumowaniu, słuchajcie, ale zanim do tego
przejdziemy, to zrobimy sobie jeszcze test wersji z tintem i będziecie miały porównanie, a na koniec podsumowanie. Teraz przetestujemy sobie wersję z tintem, czyli tym lekkim kremem koloryzującym, który ładnie wyrównuje przede wszystkim koloryt skóry. Mam wrażenie, że też niweluje zaczerwienienie, on tak wygładza bardzo ładnie skórę, a przede wszystkim latem może Wam zastąpić podkład, albo będziecie go nakładać zdecydowanie mniej, bo już ten koloryt będzie wyrównany i jednocześnie zastąpi Wam taki krem tonujący na plaży, czy też na basenie, bo myślę, że również z kąpieli słonecznych będziecie na bieżąco korzystać, więc ten krem może dokładać, a jednocześnie twarz nie będzie taka wybielona i będzie miał bardzo ładny koloryt skóry. Ja już go sobie nałożyłam na dłoń i zobaczcie, on się też bardzo przyjemnie rozprowadza, jest taki kremowy i faktycznie wklepując go możecie uzyskać moim zdaniem takie optymalne krycie, chociażby na taki lekko wyglądający podkład. Jeżeli chodzi o ochronę, to tutaj według Senel UVA, czyli PPD, wynosi aż 37,41. To jest bardzo wysoka ochrona i generalnie badania wskazują na to, że jest to filtr skuteczny, który chroni Was, więc nakładany w odpowiedniej ilości jak najbardziej powinien Wam zapewnić ochronę. Ja na początku nakładam sobie cienką warstwę i też Wam polecam nie aplikować całej tej gramatury, którą przewiduje się, żeby po prostu chroniła przez dłuższy czas naszą skórę, tylko nakładać się takie 2-3 lekkie warstwy, więc po prostu sobie nakładacie pierwszą, rozprowadzacie, bo jak nałożycie wszystko, to możecie mieć taki efekt rolowania się kosmetyku. Gdzieś tam nie będziecie mogły go rozprowadzić, on się będzie wałkował, więc ja słuchajcie, nawet patrząc na ten krem koloryzujący, po prostu nakładam w mniejszej ilości takie 2-3 warstwy i powiem Wam, że mi to absolutnie wystarcza. Krem bardzo ładnie pachnie. I powiem Wam, że on jest taki bezproblemowy, na moim zdaniem, lekko takich olejkowych kremach. On bardzo ładnie mi się trzyma, podobnie właśnie jak Recibo. Więc tutaj widzę, że jak mamy taki właśnie krem zmieszany z tintem, to zauważyłam, że jak nałożę sobie albo taki kropelkę olejku dosłownie pod niego, to on mi się bardzo ładnie trzyma, nie roluje się, nic się z nim nie dzieje. Także myślę, że każda z nas musi po prostu znaleźć odpowiednią pielęgnację pod ten kosmetyk. Chociaż w większości muszę Wam powiedzieć, że ten krem z tintem mi się bardzo ładnie trzyma. Ja z niego częściej korzystam niż z tej wersji normalnej, ponieważ po prostu nakładam mniej podkładu, więc to jest dla mnie sprytne rozwiązanie. Mnie ta wersja po prostu bardziej przypada do gustu. Dlaczego? Ponieważ no zobaczcie, już mamy ładnie wyrównany koloryt przy pierwszej warstwie, a to dopiero początek, ponieważ nałożę jeszcze dwie cienkie kolejne. Nakładam sobie trzecią warstwę, taką też cieniutką, czyli jakby trzy razy taki odcinek na palcu, bo przeważnie daje się jakby cały palec, mniej więcej tak się mierzy ilość filtra, tam powinno być około 1,5 ml z tego co kojarzę. Natomiast ja już sobie po prostu wypracowałam taką odpowiednią ilość. I zobaczcie, nakładam już trzecią warstwę, to jest moim zdaniem sporo. I ja zauważyłam, że wtedy po prostu wygląda najlepiej. On mi się nie roluje i faktycznie po prostu wygląda dobrze. Także nałożę sobie makijaż, mój ulubiony podkład z Elevera i zobaczycie, jak on się na nim trzyma. Czekałam dosłownie minutkę, żeby krem się po prostu wchłonął, żeby stworzył taką właśnie okluzję na skórze twarzy i będę aplikować podkład, tylko zastanawiam się po prostu, który, bo aktualnie jestem opalona po samopalaczu, więc myślę, że ten ciemniejszy będzie najlepszy. I będę aplikować podkład gąbeczką, więc będziemy doklepywać, nie będziemy jakby ścierać tego filtra, to jest bardzo ważne. Później jak aplikujemy makijaż, musimy to robić bardzo delikatnie, więc też warto mieć taki ultra dopasowujący się podkład, żeby nie rozpracowywać go, żeby go nie wcierać, tylko po prostu, żeby on dosłownie sam się nakładał gąbeczką. No i muszę Wam powiedzieć, że super, bardzo ładnie się wtapia z tym SPF-em z tintem, bo automatycznie nakładacie mniej produktu w postaci podkładu, czy też ewentualnie jakiegoś kremu wyrównującego, więc ja sobie najmniej zawsze nakładam na czoło. Nie musicie absolutnie nakładać żadnych podkładów z SPF-em, chyba że oczywiście macie taki swój ulubiony, natomiast tak jak mówię, sam w sobie SPF tworzy naprawdę bardzo wysoką ochronę. Także to jest naprawdę super patent na to, żeby go wziąć na wakacje. Teraz w takim największym nasłonecznieniu macie zapewnioną ochronę na wysokim poziomie. Także chciałabym, żebym przetestowała Wam pod różnym kątem ten filtr. Także no powiem Wam szczerze, on z makijażem się naprawdę bardzo ładnie trzyma i zobaczcie, że
podkład w ogóle się nie roluje, nic się nie ciastkuje, nic się z nim nie dzieje, bardzo ładnie się wtopił. I też zobaczycie pod koniec dnia, że bardzo ładnie pracuję w test z tym filtrem, bo to nie jest mój pierwszy test. Ja jestem absolutnie zakochana w wersji z tintem, myślę, że to nie będzie moje ostatnie opakowanie, zresztą ja Sennel bardzo lubię i też mam na bieżąco, polecam ich na przykład serum z witaminą C, ono przepięknie, słuchajcie, pracuje pod filtrem, więc jednocześnie macie zapewnioną i ochronę przeciwsłoneczną i działanie anti-aging, a to najbardziej... No makijaż muszę wam powiedzieć, że wyszedł po prostu idealnie, świeżo, promiennie, lekko kobieco, dziewczęco jednocześnie. No i przede wszystkim nie czuję obciążenia, bo czasami filtry są ciężkie, mimo że mają naprawdę bardzo wysoką ochronę, to jednak nie są komfortowe w noszeniu i tutaj nie zgrywa nam się to z takim codziennym makijażem, a latem sięgamy po coś zdecydowanie lżejszego, tych warstw jest mniej i same widzicie, że ten makijaż zimowo-jesienny różni się od tego wiosenno-letniego, także myślę, że idziemy w kierunku takich naprawdę lekkich formuł. No i ten krem naprawdę mi taką zapewnia. Ja nie czuję ciężkości, nie czuję lepkości na skórze, wręcz przeciwnie, jest to takie sprytne połączenie makijażu z ochroną przeciwsłoneczną, więc na pewno będziecie doceniać ten kosmetyk teraz latem, kiedy się wybiera się na wakacje, nad wodę, chociażby weekendy, albo planowane wakacje, myślę, że będą pod znakiem Sennel. Dlaczego? Ponieważ no, jest to kosmetyk mocno pielęgnujący, przeciwzmarszczkowy, jak się okazuje, również pięknie odbijający to światło, więc no, przepięknie pracuje na skórze, również bez makijażu, bo zobaczyłyście, jak on wygląda perfekcyjnie na skórze. No jednocześnie, jeżeli macie delikatne zaczerwienienia, bardzo ładnie też je przykryje. Więc ta wersja z tintem jest moim zdaniem sprytnym rozwiązaniem, jak jesteście na basenie, na plaży, nad wodą, czy chociażby na co dzień, jak nie lubicie makijażu latem albo wiosną, będzie to fajna opcja. Także zobaczymy się wieczorem. Ja wam myślę, że pokażę, jak wygląda ten krem na skórze. Już finalnie po prostu podsumujemy sobie obie te wersje, żebyście miały porównanie, bo czasami jest tak, że wy macie swój ulubiony podkład, nie chcecie jakby mieszać tych efektów, więc wybierzecie wersję bez pigmentu, ale jeżeli lubicie nałożyć go zdecydowanie mniej, albo po prostu mieć coś właśnie takiego fajnego na plaży, to myślę, że ta wersja z tintem wam przypadnie do gustu. Teraz jest taki fajny zestaw limitowany Sennelki, więc możecie sobie zamówić 2 SPF i mieć taki zapas na 2 miesiące. Myślę, że takie jest stricte letnie, także myślę, że no nawet ciekawości warto je zamówić, przetestować sobie. Ja wiem, że też polujecie na nowości, lubicie ze mną testować, no i przede wszystkim polegacie na moich poleceniach, więc mam nadzieję, że ta recenzja po prostu wam się przyda. No i finalnie zobaczycie te kosmetyki. Jest godzina 17, więc myślę, że czas na podsumowanie obu wersji, zarówno wersji klasycznej, jak i z tintem, czyli kremem koloryzującym. No muszę wam powiedzieć, że ochrona jest naprawdę na wysokim poziomie, bo ja i byłam na placu zabaw z Stawciem i faktycznie gdzieś tam wychodziłam i ja nie odczuwałam przede wszystkim zmęczenia skóry tym słońcem, więc filtr mimo takiej świetlistej poświaty nie podbija tego efektu przetłuszczania się skóry, skóra nie czuje się zmęczona pod nim, a wiecie, że jeszcze nosząc makijaż, no to skóra też w ciągu dnia czuje się zmęczona, ale jeżeli używacie dobrej pielęgnacji, to zauważyłam, że po zmyciu makijażu ta skóra jest świetlista, jędrna i tak finalnie moim zdaniem dzieje się w przypadku Sennelki. Natomiast nie zrobiłam wam podsumowania tej wersji z tintem, jak ona się prezentowała po całym dniu, bo notabene zmyłam makijaż i powiem wam szczerze, że w momencie, kiedy zmywałam masełkiem do demakijażu, przypomniało mi się, ok, miałam przecież wam pokazać, natomiast tak naprawdę wersja z tintem niczym się nie różni od wersji bez. No zobaczcie, skóra się absolutnie nie przetłuściła, ma nadal ten zdrowy blask. Ja, słuchajcie, wykonywałam przecież makijaż o godzinie 10, jest godzina 17, więc myślę, że to już jest taki moment, kiedy warto podsumować oba te produkty. No i ja miałam jeszcze w międzyczasie drzemkę i powiem szczerze, że wcale nie obudziłam się z jakąś zmęczoną skórą, z bardzo często w tym przypadku ciastkuje się podkład, no bo skóra wydziela więcej sebum, jest taka, wiecie, zmęczona. Ale tutaj tego efektu nie było, także no możecie zobaczyć, ja w ogóle go nie poprawiałam. Wiecie, że ja nigdy nie przyłożę drugi raz pędzla, żeby przepudrować skórę. No niestety, chyba że nie wiem, mam jakieś wyjście i nie mam czasu przerobić makijażu, no to jak najbardziej sięgnę po ten puder, ale raczej ten pędzelek jest tylko i wyłącznie używany rano, kiedy nakładam puder, a w ciągu dnia nie poprawiam makijażu, więc no chcę, żeby był perfekcyjny przez te kilka kolejnych godzin. Słuchajcie, co ja zauważyłam testując te filtry, to naprawdę dużo czucie pielęgnacyjne. Faktycznie skóra wygląda na świetlistą. To jest chyba najfajniejszy efekt, który daje ten filtr. Taką właśnie poświatę, glow. Ja bym nawet to nazwała po aplikacji podkładu Glass Skin. Bo finalnie jednak nawet nałożycie sobie taki lekko matujący podkład, to on będzie fajnie wyglądał świetliście i lekko przede wszystkim. No i moim zdaniem w przypadku wersji z tintem nałożycie go zdecydowanie mniej. No bo już w pierwszej warstwie SPF-u będzie się miały po prostu wyrównane kolory skóry. No i mam nadzieję, że to podsumowanie wam przede wszystkim pokazało z bliska te kosmetyki. Wady, plusy tych produktów. No ewidentną wadą tego jest, że niekiedy może się rolować,
ale wtedy pamiętajcie, że czy gąbeczką, czy pędzelkiem po prostu łatwo to usunąć z buzi i aplikować podkład. Nie ścieracie absolutnie w żaden sposób tego filtru, po prostu nadmiar tego produktu gdzieś tam się zbiera w połączeniu z kremem. Natomiast to mi absolutnie nie przeszkadzało, no bo jak widziałyście, gdyby ten podkład, który nakładam, się po prostu mi ściastkował, byłyby plamy, dziury, no to wtedy mogę powiedzieć, że to ma znaczenie, ale nie absolutnie, ponieważ nadal zostaje ta poświata filtru, więc on jest na skórze, więc tym się absolutnie nie przejmujcie, także mam nadzieję, że to podsumowanie Wam przede wszystkim przybliżyło te dwa produkty. Cena moim zdaniem jest adekwatna do jakości. Polskie filtry są troszeczkę droższe względem tych koreańskich, to musicie mieć zawsze, musicie brać pod uwagę, to jest ściąganie przede wszystkim produktów, to są ceny, które aktualnie są za transport i tak dalej, więc pamiętajcie, że tutaj naprawdę inwestujecie, ale moim zdaniem bardzo dobrze, więc ja powiem szczerze, że nie wiem, którą bym finalnie wybrała wersję. Chyba z tintem, no bo fajnie wyrównuje koloryt, ale obie wersje, nie to, że jedną rzucę w kąt, a drugą po prostu będę używać namiętnie. Nie, myślę, że będę sobie mieszała, a nawet wam powiem szczerze, że tak w testach bardzo mi przypada do gustu ta wersja również klasyczna. No i no super wygląda makijaż pod tym filtrem. No same zobaczcie, że naprawdę no to, że podkład aloe vera jest genialny, no to wiadomo, ale to jak się ładnie łączy z tymi filtrami, a wiem, że już go macie w domu, więc warto podbić to filtrem, to jak najbardziej Was zachęcam. Także mam nadzieję, że to podsumowanie się spodobało. Koniecznie subskrubujcie kanał, no bo za chwilę stuknie 27 tysięcy i to wszystko dzięki Wam. Nie moim namowom, tylko dzięki Wam, Waszym chęciom, że tu jesteście, no i spędzacie ze mną czas. Także ja się z Wami żegnam, wciskam Was ciepłutko i do zobaczenia. Trzymajcie się, hej!